Witajcie! Zobaczycie dziś zestawienie opon dla kierowcy oczekującego gumienia, które sprawdzi się w zróżnicowanych warunkach zimowych, ale jednocześnie nie nadwyręży domowego budżetu. Dzięki niektórym z prezentowanych dziś opon będziemy mogli się przekonać, że technologie z górnych półek mogą być łagodne dla kieszeni. A teraz coś, co będzie dotyczyć wszystkich prezentowanych opon, żeby się nie powtarzać. W każdej z opon zimowych występuje mieszanka gumowa o elastycznych parametrach. Dzięki odpowiednio dobranym proporcjom kauczuku, sadzy i krzemionki pozwalają one stworzyć mieszankę odporną na wpływ temperatur, która nawet przy niskich temperaturach zachowuje odpowiednią sztywność i przyczepność. Nie przedłużając, zaczynajmy nasze dzisiejsze zestawienie. Zapraszam. Zaczniemy sobie dzisiaj alfabetycznie. Pierwszą oponą Austone SP901. Opona producenta, który daje dożywotnią gwarancję na swoje opony oraz też macie możliwość tutaj skorzystania z miesięcznej gwarancji satysfakcji, a więc testować opony przez 30 dni. Jeżeli cokolwiek Wam się w niej nie podobało, zawsze można ją bez powodu zwrócić i dostać za nią zwrot środków. Jak widzimy, opona zimowa z asymetrycznym wzorem bieżnika, rzadko spotykane, natomiast nawet producenci premium często korzystają z takiego rozwiązania. Jak możemy tutaj zobaczyć, bieżnik ma lamelki takie pofalowane, one są zrobione też w technologii 3D. Do tego dochodzą tutaj takie nacięcia, które będą występowały przez około milimetr opony, natomiast w tych pierwszych kilometrach, kilku tysiącach kilometrów opona może mieć bardzo fajną przyczepność na śniegu, mimo tego, że bieżnik jest jej asymetryczny. Może to też oczywiście ten kształt bieżnika wpływać pozytywnie na komfort jazdy, że opona po prostu dla kierowcy w środku będzie nieco cichsza niż kierunkowe odpowiedniki. Czymś, co tą oponę wyróżnia, jak możemy tutaj zobaczyć, na co drugim bloku mamy takie pokropkowania, które mają nam tutaj ułatwiać odprowadzanie wody i jakby odprowadzać nadmiar tej wody spod bieżnika. Do tego mamy tutaj połączone takim właśnie mostkiem bloki, tak aby zachować tutaj sztywność opony, natomiast też, żeby woda miała tutaj gdzie wejść i po prostu spod naszej opony uciekać. Sprawdzimy sobie teraz wysokość bieżnika tej opony. Wyzerowane. Zobaczmy, ile tutaj będzie w pierwszym zrobku. Mamy 8,38 mm. Zobaczymy sobie teraz jeszcze w innym. Wyzerowane. Sprawnie jest to może tutaj. O, tutaj jest ten wyższy rowek. Jak widzimy, jest 5,22. Na boczku 7,72. Także w zależności od rowka ta wysokość bieżnika jest się po prostu różni od siebie. Natomiast no tutaj w najwyższym punkcie opony jest około 8 mm bieżnika. Alfabetycznie drugą oponą będzie Barum i nowy model, w tym roku wypuszczony Polaris 6. Jak możemy zobaczyć, tutaj już bieżnik mamy kierunkowy. Opona jest, można powiedzieć, nadziana technologiami względem tego, do czego przyzwyczaili nas producenci opon ekonomicznych. Jak widzimy, mamy tutaj oponę z oznaczeniem EV Ready, a więc dostosowana do samochodów elektrycznych, co wcześniej nie było spotykane w oponach budżetowych czy też ekonomicznych, zwał jak zwał. Do tego jeszcze mamy tutaj bieżnik adaptacyjny, ponieważ na każdym z bloków, tak z jednej jak i z drugiej strony, mamy takie kieszenie nazwane snakła, a więc po prostu ząbki, wyrwy, które mają nam dawać dodatkowe krawędzie na śniegu oraz też sprawiać, że trochę więcej wody będzie mogła ta opona akumulować. No i wraz ze zużyciem, dzięki tym właśnie kieszeniom snakła, bieżnik będzie się delikatnie rozszerzał. Dzięki temu będą też dodatkowe krawędzie się tworzyły na naszej oponie. Jak możemy tutaj zobaczyć, rowki są tutaj jakby połączone. Każdy klocek ma jakby swój rowek, one są tak połączone, żeby zachować sztywność, natomiast w środku tego rowka, tego połączenia mamy też takie dodatkowe wgłębienie, które również tworzy nam ekstra krawędzie oraz ma sprawić, że więcej wody do tego bieżnika się nam tutaj zmieści. Opona oczywiście ma wyrównany tutaj profil, tak aby zużywała nam się równomiernie. Do tego też jej opory toczenia oraz zachowanie na śniegu zostały tutaj poprawione o kilka procent względem poprzedniego modelu. Jak możemy zobaczyć, mamy tutaj kombinację lameli prostych, które są równoległe, tak też tutaj, które będą przeciwdziałały siłom bocznym, oraz też mamy takie zygzakowate lamelki. Jak widzimy tutaj, bez użycia jakiejś większej siły one nam pracują, rozszerzają się, a więc no, widać, że ta opona dużo lepiej sobie może poradzić, jeżeli chodzi o właśnie zachowanie na śniegu, czy też odprowadzanie wody względem poprzedniej generacji. Zostało to znacznie tutaj poprawione. Rowki, jak widzimy, mają tutaj bardzo prostą drogę wyjścia wody na zewnątrz, a więc też jeżeli chodzi o odprowadzanie wody, tutaj nie powinno być większych problemów. Środek jest tutaj delikatnie połączony, taki gęściejszy, tak aby tutaj właśnie sprawić, że hamowanie czy też rozpędzanie się opony będzie łatwiejsze. Producent tutaj na opony daje 7 lat gwarancji od daty zakupu. Sprawdzimy sobie jeszcze wysokość bieżnika. Mamy tutaj wyzerowane. Też sobie sprawdzimy to oczywiście w kilku miejscach. Jest prawie 9 mm, a więc jak na razie po dwóch oponach jest to nasz rekordzista. Zobaczymy sobie też to w innym miejscu. Wyzerowane. Nieco dalej. 8,60 po stronie zewnętrznej. A więc no, jest to taka tendencja, że im bardziej na zewnątrz opony, tym tego bieżnika jest troszeczkę mniej. Wyższy bieżnik na środku sprawi po prostu, że więcej śniegu będzie mogło tam wejść i opona będzie miała się czym o co zapierać. Opona Barum Polaris 6 produkowana jest obecnie w rozmiarach od 15 do 19 cali, natomiast w roku 2025 docelowo będą to rozmiary od 14 do 20 cali. Myślisz zima, mówisz Dębica Frigo. Opony amerykańskiego producenta Goodrida z polskim rodowodem. Opona po mojej prawej stronie, czyli Dębica Frigo 2, produkowana jest w rozmiarach od 13 do 16 cali. Po lewej Dębica Frigo HP2, produkowana w rozmiarach od 15 do 18 cali. Tutaj jak widzimy, ta rozmiarówka troszeczkę się krzyżuje. W 16 calach mamy ten sam rozmiar, czyli prezentowany 205, 55, 16. No i jak widzimy, mamy tutaj jakby dwie kombinacje opony. Jedna, wydaje mi się, będzie taką oponą lepszą, jeżeli chodzi o odprowadzanie wody. Dzięki temu, że ta droga tutaj wody na zewnątrz jest zdecydowanie bardziej ułatwiona. Na końcu bloków, jak możemy zobaczyć, nie mamy tutaj żadnej blokady wody. A więc jest tutaj droga wody na zewnątrz opony ułatwiona. Co innego jest w przypadku opony Dębica HP2. Jak widzimy, tutaj mamy taki rowek, niestety jest takie wybulwienie, co znowu lepiej sprawdzi się na śniegu. Natomiast no, utrudni nieco wodzie wydostanie się szybciej spoza bieżnika. Następnie, co możemy zauważyć, w oponie Frigo 2 zostały zastosowane lamele zygzakowate na każdej tutaj jej płaszczyźnie, tak aby kształtem lameli zrekompensować wzór bieżnika. Dodatkowo w rowkach, jak widzimy, które są tutaj dosyć szerokie, mamy też takie poząbkowania wynikające tutaj z ułożenia właśnie lameli, co nam też daje dodatkowe krawędzie dla opony do lepszego chwytania śniegu. I tutaj w środeczku, jak możemy sobie zobaczyć, te klocki połączone są ze sobą, tak aby tutaj raz tworzyć głębszy rowek, ale też usztywnić środkową część opony dla większej precyzji jazdy. Na stronie zewnętrznej, tak z jednej, jak i z drugiej strony, widzimy tutaj takie nacięcia prostopadłe do opony, czy też równolegle w sumie. Mają one nam tutaj sprawiać, że opona będzie miała też tutaj dodatkowe krawędzie do przeciwdziałania siłom bocznym. Przejdziemy sobie teraz do opony HP2, czyli tej High Performance, opony do samochodów o większych średnicach, nieco większej mocy. To jak opona Frigo HP2 radziła sobie na śniegu, możecie zobaczyć w jednym z naszych materiałów. Porównujemy ją tam z oponą Kormoran Snow, którą zobaczycie również dzisiaj później na naszym zestawieniu. Jak możemy zobaczyć, lamelki na oponie Frigo HP2 tutaj już są proste, natomiast jest ich bardzo dużo, są ponacinane pod różnymi kątami. Jak widzimy, tutaj zrobione w taką krateczkę, też lamelki bardzo ładnie sobie pracują. Można powiedzieć, że jestem w stanie cały tutaj taki klocek oderwać od pozostałej części, więc opona na pewno świetnie się będzie spisywała na śniegu. Mieszanka sama i tutaj konstrukcja opony zostały skonstruowane tak, aby zminimalizować opory toczenia, które mogą się robić, że tak powiem, większe przez właśnie dużą ilość krawędzi i nacięć opony. A więc, żeby to wyrównać, producent postawił na mieszankę, która troszeczkę będzie temu przeciwdziałać. Sprawdzimy sobie teraz wysokości bieżnika obu opon, aby dać Wam tutaj porównanie. 0,0. Zacznijmy od opony Frigo 2. Na środku widzimy 8,52. Zobaczymy sobie też po stronie zewnętrznej 8,33 oraz jeszcze między jednym z bloków, na przykład tutaj muszę trafić 8,59. Także całkiem fajna liczba, fajny wynik. Sprawdzimy sobie, jak to wygląda w oponie High Performance. Też sobie to sprawdzimy w kilku miejscach, może zacznijmy od środka. Widzę 9,44, także no jest tutaj prawie milimetr różnicy. Sprawdźmy sobie troszeczkę dalej. 9,18 po stronie zewnętrznej. Także no jest tego bieżnika troszeczkę więcej. Jeżeli chodzi o opony Dębica, mamy tutaj gwarancję producenta Goodyear, która wynosi 5 lat od daty zakupu. Przede mną opony producenta Goodride, marka też znana pod takimi nazwami jak Westlake czy Trazano. Producent równolegle wypuszcza oponę asymetryczną oraz kierunkową. To raczej jest tutaj w zależności od tego, po jakim terenie się poruszamy. Jeżeli szukamy opony do warunków bardziej zimowych, czyli gdzieś powiedzmy bliżej gór, czy też poza miastem, gdzie właśnie drogi mogą być rzadziej odśnieżane, tego śniegu może zalegać więcej, wtedy wydaje mi się mimo wszystko lepiej postawić na wersję kierunkową. Natomiast asymetryczna opona może się bardzo fajnie sprawdzić w mieście, gdzie bardziej nam zależy tutaj na jakiejś precyzji prowadzenia, może na nieco szybszej, bardziej agresywnej jeździe, też może autostradowej. Taka opona dzięki swojemu kształtowi bieżnika też może być troszeczkę bardziej komfortowa do jazdy na co dzień. Jak możemy zobaczyć, w tej wersji asymetrycznej mamy też tutaj oponę z pofazowanymi blokami, tak aby miała ona tutaj większą sztywność oraz też ścierała nam się troszkę bardziej równomiernie. Ta sztywność właśnie może się przydać, aby w pełni wykorzystać ten asymetryczny wzór bieżnika. Jak możemy zobaczyć, tak w jednej, jak i w drugiej oponie mamy tutaj pofalowane lamelki, natomiast w wersji kierunkowej są one troszeczkę grubsze, mamy tutaj pewnie około 1 mm grubości takiej lamelki, natomiast no tutaj delikatnie jest to mniej, ciężko to będzie zmierzyć, natomiast gołym okiem widać, że lamelki w oponie asymetrycznej są nieco węższe niż w kierunkowym jej odpowiedniku. Opona Goodride w wersji asymetrycznej, czyli Super Snow Z107, produkowana jest w rozmiarach od 16 do 20 cali, natomiast jej kierunkowy odpowiednik, model SW608, występuje w rozmiarach od 13 do 20 cali. W tej kierunkowej wersji, jak też możemy tutaj zobaczyć, środek, czyli tutaj ta część, która właśnie ma odpowiadać za hamowanie czy też rozpędzanie samochodu, jest połączona w rowku, nie jest on docięty do końca dla większej sztywności. Tak samo tutaj też mamy klocki pofazowane, pościnane dla właśnie też zachowania sztywności oraz równomiernego zużycia. Zobaczymy sobie, jak tutaj wyglądają wysokości bieżnika w obu tych oponach. Opona kierunkowa pójdzie na pierwszy ogień, 7,57 w środkowym rowku. wyzerowane. Zobaczymy sobie tutaj między bloczkami. 7,34. Sprawdzimy sobie, jak to się prezentuje w oponie asymetrycznej. Zobaczymy sobie tutaj na środeczku 7,84, także nieco więcej. Zobaczymy sobie tutaj bardziej z boczku. 7,34. Także no, wielkości są porównywalne. Bieżnik asymetryczny może być właśnie ciut wyższy, tak aby zrekompensować jego budowę i dać mu większe możliwości podczas jazdy na śniegu. Na opony Goodride jako sklep opon dajemy 5 lat gwarancji od daty zakupu. Co ważne, występuje ona tylko u nas, w innych sklepach możecie uświadczyć tylko 2 lata. Jak możecie zauważyć, można sobie to sprawdzić, opona Goodride z bieżnikiem asymetrycznym, jej bieżnik jest trochę zbliżony do opony Hankooka Winter Icecept Evo 2. Oponę Goodride SW608 mogliście już zobaczyć na naszym kanale w jednym z odcinków, gdzie porównywaliśmy ją z Dębicą Frigo HP2, także jeżeli kogoś interesuje wynik tego starcia, link do tego materiału możecie zobaczyć tutaj u góry ekranu oraz też miniaturka wyświetli Wam się na dole. Kolejną propozycją są opony Kormoran Snow, produkowane w rozmiarach od 15 do 18 cali. Jest to podmarka Michelin i jak co ważne wiedzieć, to są te same opony co Riken Snow oraz też TIGAR oraz Taurus Winter. Możemy tutaj zobaczyć ten sam bieżnik i wszystkie z tych marek są właśnie w stajni, że tak powiem, marki Michelin. Co do tego bieżnika, tutaj również, tak jak mówiłem wcześniej, występuje filmik z porównania tej opony z Dębicą HP2, a więc zachęcam oczywiście do obejrzenia tego materiału. Jak możemy tutaj zobaczyć, opona ma taki fajny kształt, który może się sprawdzić zimą. Dosyć niespotykany, jest tutaj dosyć dużo takich krawędzi chwytnych, tak na przykład tutaj na boku opony. Mamy takie wgłębienia, które mogą tutaj nam dawać dodatkową trakcję, też może podczas cofania na przykład. Będziemy tutaj mieli ekstra zaparcie się opony. Też co drugi blok, jak widzimy, jest on tutaj pozygzakowany, tak aby dać nam tutaj oczywiście kolejną tutaj dozę krawędzi. Tak z jednej, jak i z drugiej strony, w zależności od tego, w którym kierunku będziemy się poruszać. Fajną rzeczą też, której nie widać na pierwszy rzut oka, to jest to, że tutaj w środku tych rowków, które mamy po środkowej części opony, możemy zobaczyć takie wypustki, które już znajdowały się w oponach na przykład marki Bridgestone, czy to Turanzy nowej zimowej 6, czy też All Season 6. Mają one tam tutaj wspomóc oponie jazdę po śniegu, z racji na to, że ta właśnie środkowa część jest najbardziej odpowiedzialna za wgryzanie się w śnieg, więc tylko w tej części takie wypustki możemy zobaczyć. Bieżnik, jak widzimy, ma tutaj całkiem sporą ilość lamel. Są one od siebie jakby umiejscowione w środku nieco szerzej niż w tej bocznej części. Bloki opony Kormoran Snow oraz też Rikena, Tigara i Taurusa, jak widzimy, są tutaj połączone, tak aby zachować sztywność, natomiast musi być tutaj też odpowiednio duża ilość krawędzi, też te bloki są pofazowane, tak samo na ich łączeniach, jak i właśnie tutaj na końcach tych bloków, tak aby zapewnić też oponie odpowiednią sztywność i równomierne zużywanie się. Sprawdzimy sobie wysokość bieżnika tej opony. Ciekawe, czy będzie to bliżej 8 czy raczej 9 mm. Zobaczymy sobie na boczku. 8,43 w części bardziej zewnętrznej. Zobaczymy sobie też na środku tej opony, tylko tak, żeby nie trafić w tą wypustkę, co może być nie takie łatwe, jak się wydaje. Prawie 8,70, 8,69 na środku opony, więc też całkiem dużo tutaj gumy. No i na opony z koncernu Michelin mamy 5 lat gwarancji od daty zakupu. Kolejną oponą jest Radar DIMAX Alpine. Opona produkowana w rozmiarach od 15 do 20 cali. Tutaj, jak widzimy, kierunkowy wzór bieżnika, który podobnie jak opony Austone mają taką jakby chropowatość, która może się właśnie bardzo fajnie sprawdzić podczas pierwszych kilku tysięcy kilometrów na oponie. Będzie to jakby miało odzwierciedlenie głównie na śniegu, czy też jakiejś oblodzonej nawierzchni. Może to też wspomóc odprowadzanie wody tej opony. Lamelki, jak widzimy, tutaj pozygzakowane, więc tutaj już tak łatwo nie odchodzą jak w niektórych oponach. Natomiast też one tutaj sobie pracują, więc możemy tutaj dzięki temu zobaczyć, że opona będzie miała odpowiednią sztywność. Za sztywność odpowiadają też takie połączenia, jak widzimy tutaj między praktycznie każdym z bloków. Sprawi to, że opona będzie sztywna, natomiast no, mogą one, wydaje mi się, nieco utrudniać odprowadzanie wody, ponieważ no, nie ma tutaj takiego gładkiego, łatwego przejścia na zewnątrz opony, jakby się to można było tutaj wydawać po samym wzorze bieżnika. Producent Radar obecnie wypuścił nową serię opon zimowych i też całorocznych. Dla zimy jest to opona Radar DIMAX Winter i jest to już zupełnie nowa technologia, którą się szczycą i możecie już też zobaczyć filmik właśnie z jedną z tych opon, tak i zimową, jak i wersją całoroczną na naszym kanale, do którego filmiku to serdecznie Was zapraszam, bo warto. Naprawdę producent Radar robi nowe, ciekawe opony. Zobaczymy sobie teraz wysokość bieżnika opony DIMAX Alpine. Na środeczku 8,37 mm. Trochę tutaj bardziej z boku, przy rowku jest to 8,11. Sprawdzimy sobie jeszcze raz, gdzieś tutaj. I na samym środku jest to 8,64 mm, więc jak na oponę zimową przystało, trochę tego mięska musi być. Coś, co jeszcze zauważyłem, jeżeli chodzi o rowki, jak widzimy, nie są one proste, tu mamy też takie dodatkowe krawędzie, tak z jednej, jak i z drugiej strony, które mają nam tutaj dawać właśnie też dodatkowe, chwytne krawędzie. Na opony Radar producent daje 2 lata gwarancji. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze zestawienie. Dajcie znać, co sądzicie o tych oponach, które z nich już udało Wam się przetestować i jakie są Wasze opinie, a my widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Natomiast producent Radar obecnie wypuścił. Producent Radar obecnie wypuścił